za efekty psychotropowe i spazmolityczne odpowiedzialne są prawdopodobnie kawolaktony. Życie dostatecznie mnie sponiewierało, więc jakieś takie specyfiki już nie dałem rady. Siemano, witam serdecznie, Piotr Paweł Przywarski. Kolejny piękny i w końcu słoneczny dzień na Fidżi. Do tego pięknego obiektu, zwanego rajem, przyjechałem wczoraj w godzinach porannych. Niestety padał deszcz, nie można było w 100% się nacieszyć tym widoczkiem. Dzisiaj planuję, mam nadzieję, ciekawe rzeczy. Między innymi pójdziemy tam do lasu na trekking, a następnie ciekawą ceremonię. Tak wyglądają poranki w tym miejscu. Wow. Coś pięknego. Właśnie się pomału zbieram na trekking, biorę krótkie spodenki, ale długą koszulę na siebie, bo obawiam się komarów. Jest to ich naprawdę mnóstwo, więc trzeba mieć się na baczności. Podobno nie są malaryczne z tego, co wyczytałem, jeżeli chodzi o Fidżi, ale sam fakt, wiecie, dyskomfortu takiego wczoraj na przykład przed pójściem spać pogryzły mnie skurczybyki wpięty i w stopę od wewnątrz i chyba dostałem 6 takich shotów i powiem wam, że aż no nieprzyjemnie, człowiek był zmęczony, chciał spać, a nie mógł zasnąć, bo się drapał po tych pieprzonych stopach. Tak więc ubieram się, przedstawiam wam grupę, z którą dzisiaj idę. No i idziemy. Ryj wysmarowany repelentem. Zaczynamy przy samym hostelu przez las. Są nam jeszcze dwie dziewczyny i gość, który jest przewodnikiem. Teoretycznie podobno można zrobić tę trasę samemu. Nie jest w żaden sposób wymagająca, ale przechodzi się przez lokalne wioski. Podobno dobrze mieć przewodnika, aby, że tak powiem, oddać szacunek tym ludziom, którzy tam mieszkają. Chciałem pokazać wam jak najwięcej. Są dziewczyny, które ze mną idą. My tam gościu. I lecimy, moi drodzy, dzisiaj. Dzień pełen przygód, zaczynając od tego hikingu w ogóle. Gość idzie bez butów. Dobry ananas. Taka ciekawostka, to jest flaga koreańska i flaga kraju Fidżi. I to jest szkoła wybudowana dzięki pomocy właśnie Koreańczyków. Mogli tutaj wybudować szkołę, która wygląda naprawdę fajnie, bo z daleka myślałem, że jest to hotel, bo naprawdę wygląda dość dobrze. Nie spodziewałem się, że jest to szkoła, tym bardziej w kraju, jakim jest Fidżi, gdzie niekoniecznie się tu przelewa. Więc bardzo fajna inicjatywa. Będziemy teraz chyba najprawdopodobniej tędy przechodzić w stronę wodospadu. Minęliśmy szkołę, no i dochodzimy już do terenu dżungli, niestety mnóstwo śmieci się wala. Tak chwaliłem, że tutaj bardzo mało jest w mieście, ale widać, że wszystko jest wywożone gdzieś z boku. Niestety. Te dzieciaki idą z nami na trekking, ponieważ są rodziną tego chłopaka. No i niosą kurczaka na urodziny, więc idą przez ten busz, powiem wam, jak normalnie masakra. Patrzcie na to, troszkę błota, oh my God. Ale nie ma z tym większego problemu. Bye! Jesteśmy już w centrum, w sumie w tej dżungli w środku. Ludzie sobie tu mieszkają. Bula! Bardzo fajne doświadczenie. Myślę, że samemu można byłoby to zrobić bez problemu, ale mówię, przechodzicie przez takie wioski już w głąb dżungli, nie przy lesie.
Więc mówię, wypada czasami pójść z kimś, kogo znają. Różnie mogą zareagować na gościa, który po prostu, wiecie, sobie wchodzi na ich teren. Bardziej chodzi o to, że ta ścieżka leży przy ich domu i z szacunku. Wilgoć jest niesamowita. Temperaturowo powiedziałbym, że około 32-3 stopni dzisiaj. Odczuwalne może być nawet więcej przez wilgoć. To, że mam długie ciuchy, powiem wam już normalnie mokrutki, ale w końcu jakiś hiking, tak więc na Fidżi będą plaże zaliczone, wyspy, miasto, hiking i dzisiaj, miejmy nadzieję, ostatnie będzie rytuał, który tutaj wieczorami można doświadczyć. Chyba trzeba będzie zostawić buty na Fidżi. O! Idąc przez wioskę i przez główną drogę, ci ludzie lokalni wychodzili z domu, krzyczeli, bula, wołali nas i to jest to, bo przyjdzie taki youtuberek jak ja z Polski, opowie jak było fajnie na tym Fidżi, bo naprawdę mi się wydaje, że mało jakiegoś materiału jest na polskim YouTube, mało ludzi wie, czego się można spodziewać. No i mówię, przyjdzie taki gościu i opowie, jak ci ludzie byli gościnni, jak bardzo serdeczni, sympatyczni. Wszyscy tutaj po prostu są cały czas uśmiechnięci. I później, wiecie, parę osób obejdzie taki materiał, stwierdzi, że Fidżi jest fajne, pojedzie, przekaże swoją opinię dalej, no i ludzie będą latać. Tylko trzeba poczekać, aż loty będą w normalnych cenach, ale póki co bardzo wysoko stawiam ten kraj pod każdym względem. Zauważyłem też taką specyfikę, bo to jest bardzo duża mieszanina ludzi, od Hindusów po osoby z Azji Południowo-Wschodniej i na przykład w miastach, tak jak w Nandi, było bardzo dużo osób z korzeniami hinduskimi, tak tutaj na wioskach jest więcej ludzi, którzy są po prostu pochodzenia Fidżi, tutaj Polinezja, wyspy, które są w koło, więc ciekawe, w mieście bardziej się gromadzą, z tego co zauważyłem na chwilę obecną, Hindusi, a gdzieś tam na wioskach ludzie z korzeniami Fidżi. To jest roślina, która nazywa się Yangona. Yangona i z tego się przyrządza drink, który nazywa się kawa. To jest taki rytuał tutaj na Fidżi, który miejmy nadzieję dzisiaj spróbujemy, jak pachnie. A nie za bardzo pachnie. So you this after 2-3 years. Yeah. Okay, uproot it. And then you have and to drink you it. Go, you stamp it. Take the stamp. Cut it a little piece like this. Yeah. And then you can put it in the sun. Make it dry. Yeah. When it's dry, then you come and stem it. Stem it. When it's a powder. Yeah. Then you can put it and drink it. You happy? You want to drink kawa today? Money! A więcej na temat tego rytuału kawa opowiem wam, jak skończymy nasz trekking w dżungli. Don't pay. Powiem wam, że sam bym tego hajku nie zrobił, nie znalazłbym go, bo nie jest jakiś trudny, ani w ogóle wymagający. Po prostu nie jest w żaden sposób oznaczony. W kilku miejscach, na przykład jak tutaj, zobaczcie, są dwie ścieżki na przykład i pewnie poszedłbym tą bardziej wykarczowaną, a jednak nie. Już w kilku miejscach się droga rozdwoiła. No i miałem inne przeczucia, gdzie pójść. Tak więc bardzo spoko, a sam taki samo takie przejście kosztuje $5, więc to nie są, można powiedzieć, żadne pieniądze, jeżeli chodzi o hiking. Płacicie gościowi do ręki, więc fajnie, wspomagacie lokalne dobre mordy. A my już prawie jesteśmy nad wodospadem. Mokro. No i docieramy do wodospadu, gdzie będziemy tutaj pływać. Malutki, ale sama przeprawa to mega fajna frajda, przygoda, cali brudni, zobaczcie. Ale o to w tym chodzi, żeby za każdym razem czerpać przyjemność, więc
Wskakujemy do wody. Dotarliśmy do celu. To co? Na główkę. Takie trekkingi to ja lubię najbardziej. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. To trasa z 4 kilo z Kostaryki. Centrum nurkowe. Słuchajcie, jak chcecie wpaść na turbo fajne wyprawy, takie właśnie trekkingi jak tutaj w Kostaryce, wpadajcie do mojego zioma Piotrasa. 4 kilo. Przy okazji sobie zrobicie kurs nurkowy w Kostaryce, więc polecam. My się kąpiemy, wracamy, robimy ważne rzeczy i ceremonia. Piotrek. Piotrek. Słuchajcie, wypiliśmy sobie kokosa. Piotrek. Dzieciaczki, bula. Bula. Czarty, mega. No i co? Zawijamy powoli na chatę. Odbędzić rytuał. Yeah, now. Hello, we're from Australia. Just drinking coconuts here in Fiji. How do you like Fiji so far? Look at my shoes. Beautiful. We went on a mud walk. It was very fun. And then we went for a swim in a waterfall. What do you want to say to your parents? I love you, but I don't miss you. Po hikingowy obiadek smacznego i relaks. Robimy wariata kolejnego, numer 10 miliardów. Yeah, it always makes me laugh too. Ah, shit, didn't know that. Yeah, gotta go both nostrils. Make sure it's, you know, COVID isn't hiding. Thank you so much. Yeah. How was it? Right. How was it? Literally to my brain. Now it's your turn, Ariane. Yeah. Are you happy? Yeah. Going to a beep. Go here. Just beep it up. Płyniemy zobaczyć delfiny. Hey. Podobno są tutaj gdzieś w okolicy. So anyway, it was just around. Płyniemy, moi drodzy, zostałem kapitanem, czy was. But the first week it was never really worried. I was just annoyed that I went back to Italy after 1 year and I couldn't see one. I saw the open competitions of the Olympics. They were playing, you know. Niestety nie udało się zobaczyć, delfinów uciekły, ale podobno mówili, że były setki, które płynęły właśnie w tamtym kierunku. No niestety, pierwsza łódka, która popłynęła, wszyscy widzieli, a my jak popłynęliśmy, to już po prostu ich nie było. Trudno, no, zdarza się, ale ogólnie bardzo fajnie, że próbowaliśmy, więc
Miejmy nadzieję dodatkowo, że zaraz ten rytuał tej kawy mi ogarną, bo to wszystko zależy zaraz od nich. Poprosiłem, żeby mi to po prostu przygotowali na wieczór, a więcej powiem wam, jak to już wszystko ogarnę. I poproszę kogoś, żeby nagrywał mnie, bo ja raczej sam nie będę w stanie siebie nagrywać. Sporo ludzi tu przyjeżdża. Szkoda, że tej miejscówki nie znalazłem pierwszego dnia, jak tu przyjechałem, no bo tutaj spędzanie, że tak powiem, zamknięcia w izolacji nie jest na dobrą sprawę zamknięciem, bo wszyscy robią to samo. Ci, którzy nie są na izolacji, ci, którzy są, wszyscy są po prostu, wiecie, razem i tutaj nikt dalej nie wychodzi poza ten hotel, no bo wszyscy sobie tutaj chillują na plaży, pływają sobie, surfują na deskach, na sapie, tak więc naprawdę kozacka miejscóweczka. Niestety doszły mnie smutne wieści, że na chwilę obecną nie dysponują tym trunkiem, który nazywa się kawa. I postaram się, żeby zadzwonili do najbliższej wioski, żeby cokolwiek przywiózł mi chociaż taksówką, tak więc no chcę spróbować, tak więc zobaczymy. Tak więc udało się załatwić, słuchajcie, specyfik. Już przyjeżdża zaraz taksówka z kolejnej miejscowości. Tu jest szefowa, która tutaj ogarnia to wszystko. I żeby nie zrobić żadnego bubla, przeczytam to, bo nie chciałbym dukać jakiejś tam zapamiętanej, wiecie, nauczonej jakiejś tam sentencji na temat tego wszystkiego. Tak więc kawa. Jest to, moi drodzy, pieprz metystynowy w języku polskim. Wątpię, że cokolwiek wam to mówi. Gatunek roślin z rodziny pieprzowatych pochodzi z Mikronezji i Vanuatu. Również tutaj używany na Fidżi. I właściwości psychoaktywne i skutki przyjmowania kawy. Co pisze internet? Napar z pieprzu metystynowego ma lekkie działanie psychoaktywne. Nie stwierdzono, by można się od niej uzależnić. Spożywana jest na ogół jako napój powstający poprzez zmieszanie zmielonych, suszonych lub świeżych korzeni z wodą. Zawiera grupę co najmniej 6 nierozpuszczalnych w wodzie styrlopironów, tak zwanych kawalaktonów. Za efekty psychotropowe i spazmolityczne odpowiedzialne są prawdopodobnie kawalaktony. Efekty działania kawy zależą w dużej mierze od dawki, ale także od warunków i formy konsumpcji. Tak więc, moi drodzy, kazali mi najpierw zjeść, zjadłem, napiłem się dostatecznie i za chwilę mi przywiozą, będą mieszać. Oczywiście klasycznie powtarzam, nie namawiam, nie polecam, nie zachęcam próbowania żadnych rzeczy. To nie jest, słuchajcie, używka podobno. Podobno po tym mam po prostu, wiecie, pójść sobie spać i oddam kamerę w ręce innych ludzi, żeby w razie, nie wiem, jak będę się czuł źle, żeby nagrywali to, jak się czuję. Okay. All good? Już jedzie, słuchajcie. Okay, cool. Thank you so much. Będziemy zaraz podawać. Ta kawa, it's family of a pepper plant. Yeah, right? Pepper plant. No i słuchajcie, przyszły. Give me your hand. That's on the roots. Got pounded. Thank you.
pytań kilka na temat tego specyfiku. Powiem wam tak, obawiałem się, że nie wiadomo jak mnie poskłada, bo mówili mi takie informacje, na przykład, że jak pojadę na wioskę, to będę musiał wrócić taksówką i ogólnie jest tak, że to, co powiedzieli mi, wiadomo, w tych historiach, że mózg jest w miarę sprawny, ale ciało jest kompletnie, wiecie, tak zrelaksowane dość mocno i nie chce się nic robić, nie chce się iść, po prostu macie ochotę pójść do łóżka, wiecie, przetransportować was i pójść spać. Wszystko, myślę, zależy od tego, jaką dawkę tego przyjmiecie. My mieliśmy dwa woreczki użyte z tej rośliny, zmieszane z wodą. Myślę, że gdybyśmy zrobili roztwór może z 4 albo z 5, byłby zdecydowanie silniejszy. Może w mniejszej ilości wody, może po takich 3 kubeczkach by gdzieś tam się w głowie zamieszało. Ja tych kubeczków walnąłem z 7-8. Tak jak słyszycie, po mojej gadce jestem w 100% świadomy, co mówię. Nie czuję kompletnie nic. Nawet myślę, że jakbym zapalił buszka, to byłoby mocniejsze działanie. Więc stwierdzam, że to jest bardzo, bardzo słabe przy tej ilości, którą my piliśmy. Ogólnie sam rytuał był ciekawy, bo to do tego specjalnie przygotowana miska. Plus te, wiecie, wyciskanie tego. I ci dwaj mężczyźni między sobą rozmawiali. Takie jakby podziękowanie, że jeden drugiemu opowiadał, że podziękowanie, że tutaj przyszli goście, że należy ich ugościć rytuałem kawy, więc bardzo fajne. Podobno w większości wiosek, jeżeli po prostu pójdziecie, to was normalnie bez żadnego problemu ugoszczą, zrobią wam kawę i będziecie czuli się jak u siebie w domu. I słyszałem jeszcze informację, że czasami rano może pobolewać głowa, jak się wypije za dużo, albo brzuch. Ale podobno zależy od tego, jaką wodę do tego roztworu dają, bo na niektórych po prostu wsiach jest taka woda, wiecie, kiepskiej jakości, gdzieś tam kranowa, bo niektórzy nawet gdzieś tam ładują, wiecie, jakąś z rzeki, tak więc trzeba po prostu uważać. Ja się w tym momencie, moi drodzy, kładę, mówię 100% pełen luz, w ogóle nie czuję się, żeby jakkolwiek na mnie to działało. Powiem wam rano jeszcze kilka zdań, jak się czuję, a i wybaczcie, bo musiałem wyłączyć muzykę. Tak głośno dawało w tle, a muzyka z baru, że po prostu musiałem podłożyć inną. Widzimy się samego rana. Siemano, witam serdecznie. Polo Piotr Przywarski, godzina 7 rano, świeżynka. Mucha, jak należy, żadnych problemów ze snem, żadnych problemów, nie wiem, z bólem głowy, z żołądkiem, tak więc wszystko jak najbardziej w porządku, cały rytuał spoko, fajne doświadczenie, mówię, nie pozamiatało w żaden sposób, jak mogliście widzieć na poprzednim ujęciu z wieczora. Zastanawiałem się, że może jakoś tam, wiecie, sprawi to, że po prostu gdzieś tam się porobię, w żadnym wypadku, tak więc co jeszcze mogę wam powiedzieć? Na pewno coś nowego, coś ciekawego, jeżeli macie możliwość. Polecam. Źle. Nie polecam. Wiadomo, o co chodzi. Nie namawiam. Nie. No, wszystko na nie. Tak każe mi mówić mój szef na YouTubku. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Życie dostatecznie mnie sponiewierało. Więc jakieś takie specyfiki już nie dałem rady. Pozdrawiam serdecznie z pięknego Fidżi. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.